Witam Cię bardzo serdecznie w kolejną niedzielę i kolejnym materiale na moim kanale. Dziś mamy film, który zaproponowała mi jedna z osób komentujących. Jest to spiskowa teoria, więc przypominam jak zawsze, że te teorie są logicznie i przyjemnie się ich słucha, ale to nie znaczy, że są prawdziwe. Zaczynajmy. Uczeni określili wiek Ziemi na około 4,5 miliarda lat. Jak można pogodzić to ustalenie z biblijnym przekonaniem, że wiek ten wynosi zaledwie około 6000 lat? W odpowiedzi postawmy najpierw inne pytanie. Dlaczego mamy wierzyć, że nauka dokładnie określa wiek Ziemi? Czy jakikolwiek uczony widział, jak Ziemia powstawała? Bo jeśli nie, to jasne jest, że bezpośredni pomiar wieku Ziemi jest niemożliwy. Uczeni dysponują sposobami szacowania wieku Ziemi. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że uczeni obserwują aktualny stan rzeczy, mierzą tempo jakiegoś procesu i zakładają to i owo na temat przeszłości oraz obliczają, jak długo ten proces musiał trwać, aby powstał aktualny stan. Obserwowanie, mierzenie i obliczanie to czynności, jakie uczeni wykonują bardzo dobrze. Jeśli możemy wątpić w końcowy wynik ich oszacowania, to najprawdopodobniej wskutek przyjmowanych założeń. Powszechnie przyjmowany wiek Ziemi zmieniał się znacznie w ostatnich kilkuset latach. Ostatnie oszacowanie na 4,6 miliarda lat oparte jest na pomiarach radiometrycznych meteoru o nazwie Allende. Jest to meteoryt kamienny należący do chondrytów węglistych. 40 lat temu spadł on, a raczej jego liczne szczątki, w Meksyku. Trudno nawet powiedzieć, jaką miał masę. Zebrano 2-3 tony pozostałości i niektórzy oceniają, że zanim rozpadł się w atmosferze, mógł mieć masę 5 ton, czyli miał wielkość samochodu. Meteoryt Allende uchodzi za najlepiej zbadany meteoryt w historii. Zawiera on liczne duże inkluzje wapniowo-aluminiowe. Właśnie badanie tych inkluzji pozwoliło uznać, że powstały one w epoce formowania się planet naszego Układu Słonecznego. Na Ziemi nie znajduje się tak starych skał. Uważa się, że jest to skutek metamorfozy ziemskich skał, głównie pod wpływem ciśnienia i temperatury. Uznano, że meteoryt Allende jest bowiem materiałem, z którego formowały się planety, albo jest fragmentem jakiejś planety, która rozpadła się wkrótce po powstaniu. Dlatego też uważa się, że wyniki badań radiometrycznych tego meteorytu pozwalają oszacować wiek Ziemi. Na wyniki pomiarów datowania radiometrycznego łatwiej byłoby się zgodzić, gdyby otrzymane wyniki były ze sobą zgodne. Niestety, często się one wzajemnie nawet wykluczają. Różne techniki wyznaczają odmienny wiek meteorytu Allende. Nawet ta sama technika, ale zastosowana do różnych fragmentów meteorytu, wyznacza różne opracowania jego wieku. Ostatecznie więc uczeni dysponowali rozmaitymi datami wyboru i przyjęli taką, która im najbardziej odpowiadała. Tak jak to zresztą uczeni robią w bardzo, bardzo wielu dziedzinach. I ten wiek jest podany do publicznej świadomości. Istnieją liczne inne metody, których można użyć do oszacowania wieku Ziemi. Większość metod opartych na technikach radiometrycznych daje stary wiek Ziemi, miliardy lat, ale niektóre dają wiek zbyt mały, by ewolucjoniści mogli je akceptować. Szczególnie interesującą dla kreacjonistów jest metoda oparta na tempie wycieku helu, będącego produktem rozpadu promieniotwórczego z kryształków cyrkonu. Badane cyrkony to kryształy krzemienia cyrkonu, tkwiące jako wrostki w biotyce, wydobywanym w trakcie wierceń gorącej prekambryjskiej skały granitowej. W cyrkonach występują promieniotwórcze atomy uranu, toru. Atom uranu na przykład, zanim przekształci się w ołów, uwalnia 8 cząstek jąder helu. Badając ilość helu w kryształkach cyrkonu oraz mierząc tempo ich wydostawania się na zewnątrz, można oszacować wiek cyrkonu. Użycie tej metody dało mniej więcej wiek 4 do 8 tysięcy lat. Tutaj błąd pomiarowy jest jakieś 2 tysiące lat w tą lub w tą, od 6 tysięcy lat, więc 4-8. Wspomniane badania sugerują też, że założenie stałego tempa rozpadu promieniotwórczego jest wątpliwe, a założenie to należy do najważniejszych przy technikach radiometrycznych.
Należy też zwrócić uwagę na oczywistą sprawę. Same nauki przyrodnicze nie dostarczają efektywnego sposobu wyznaczania wieku Ziemi. A powodem jest to, że wiek Ziemi jest zagadnieniem historycznym, a nie przyrodniczym. Kreacjoniści podkreślają istotne różnice między naukami historycznymi a tymi przyrodniczymi. W tych drugich czymś naturalnym jest powtarzalność obserwacji i eksperymentów. Ta powtarzalność pozwala na dokładną kontrolę wypowiadanych przez przyrodników twierdzeń. Nauki historyczne, jak geologia historyczna, muszą się zadowolić znacznie słabszymi odmianami kontroli, takimi bardziej pośrednimi. Najlepszym sposobem wyznaczenia wieku Ziemi byłoby przesłuchanie lub odczytanie świadectwa jakiegoś naocznego świadka. No ale wtedy no raczej, kto był obecny przy powstawaniu Ziemi? Według Biblii obecny był Bóg, gdyż to On stworzył Ziemię. Biblia dostarcza wystarczająco dużo informacji, by oszacować wiek Ziemi na około 6000 lat. Nie ma naukowego powodu, by ten wiek odrzucać. Jeśli ktoś tak robi to raczej z powodów światopoglądowych. Niektórym wprawdzie wydaje się, że skoro wiele metod radiometrycznych daje też większy wiek niż ten zarejestrowany w Biblii, to jest to powód naukowy, a nie światopoglądowy, ale przypomnijmy sobie, że metody te zależą od niesprawdzalnych empirycznie założeń, na przykład od tego, że tempo danego rozpadu promieniotwórczego jest stałe w czasie, czego nie da się udowodnić. Przyjmując takie niesprawdzalne założenie, nie tylko wkraczamy poza naukę, ale także poddajemy w wątpliwość zapis biblijny w tej sprawie. Od tej decyzji nie ma ucieczki. Albo akceptujemy Biblię, albo dopuszczamy, że no jest ona w błędzie. A każda z tych dwóch wzajemnie wykluczających się decyzji ma charakter światopoglądowy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest również trzecia opcja. To znaczy, świat teoretycznie może być i stary, i młody. Spójrzcie na przykład na grę Cywilizacja. Tam, zanim włączymy rozgrywkę, w opcjach określamy, jaki ma być wiek świata. Również w innych grach, w momencie, gdy zaczynamy rozgrywkę, świat gry ma już jakąś swoją historię i jest dla postaci w grze stary, jednak stworzony został na potrzeby gry stosunkowo niedawno. Możemy więc założyć, że Bóg stworzył świat stary, by człowiek mógł korzystać z zasobów, które według geologów tworzyły się setki tysięcy lat. Możemy też żyć w symulacji komputerowej, czymś na kształt Matrixa, który wykreowany był 6000 lat temu, tak by przypominał planetę, która ma 4,5 miliarda lat. Ale to już jest zupełnie inna spiskowa teoria. Jeżeli chcecie, żebym również ją tak pokrótce omówił, dawajcie mi znać w komentarzach. A dzisiejszy temat się wyczerpał, to by było na tyle. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Napisz mi coś miłego w komentarzu. Subuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A jeśli lubisz spiskowe teorie, zostaw w komentarzu swój ulubiony temat, a ja postaram się go opracować i przedstawić na swoim kanale. Tymczasem życzę Wam wszystkim wesołych świąt Wielkiej Nocy i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!